Na gali Budwell Boxing Night w Łomiankach spotykamy Marcina Rekowskiego. Marcin, jak Ci się podoba dzisiejsza impreza? Przyznam się, że widziałem tylko walkę dziewczyn, także no, całkiem ciekawa walka, bo tutaj przyjechałem do kolegi i jestem z nim w szatni. Szykuje się wielka walka. 9 stycznia w Berlinie zmierzysz się z Michałem Walisiem o pas mistrza Europy. Powiedz mi, jak w tym momencie wyglądają Twoje treningi? Wiem, że trenujesz z Andrzejem Gimitrukiem. Skąd pomysł właśnie na tego trenera? Pomysł wziął się stąd, że Andrzej Gimitruk ma duże doświadczenie, szczególnie w takich walkach mistrzowskich. Też w połączeniu z moim trenerem razem wiadomo, jest dla mnie to lepsze. No i jestem obecnie w Warszawie na sparingach i trenuję razem z Andrzejem Gimitrukiem i chwalę sobie tą współpracę. Co trener Gimitruk próbuje u Ciebie zmienić albo, nie wiem, w Tobie ulepszyć na tą walkę? Nie, no wiadomo, są to takie, no wiadomo, mnie już się w tym wieku niczego nowego nie nauczy, tak? Można tylko niektóre rzeczy podrasować, podkręcić, pewne rzeczy poprawić, ale to też mogą być w takim pojedynku, jak ten o pas mistrza Europy, mogą być bardzo ważne, stąd ten pomysł. Czy to, że boksujesz o pas, to Cię jakoś tam stresuje, czy dodatkowo pozytywnie nakręca? Pozytywnie nakręca, nie stresuje mnie. No, to jest moja praca, także no, wiadomo, stres jest zawsze związany jest z tym boksem, ale jakoś mnie to nie usztywnia, póki co na razie i oddaję się treningom. Analizowaliście już walki Niemca? Oczywiście, że tak. I co się rzuca na pierwszy rzut oka? No, silny, wysoki chłopak, mocna prawa ręka. Potrafi mocno uderzyć prawą ręką celnie. No, nie trzeba to wszystko jakoś zniwelować tego plusy. Masz coś takiego w głowie, że na punkty będzie szalenie ciężko wygrać? Zdaję sobie z tego sprawę, bo jak wiemy, walczymy w Niemczech, no ale kto nie ryzykuje, ten szampanie pije. Czy z trenerem Gimitrukiem to będzie jakaś dłuższa współpraca, czy tylko i wyłącznie Cię przygotowuje do najbliższego pojedynku? A to się okaże, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Póki co dwóch trenerów razem dobrze współpracuje i jest dobrze. Jeżeli na to wymierny wynik, to można pomyśleć, dlaczego nie? Chodzi Ci po głowie rewanż z Aguilerą? Oczywiście, że chodzi, ale z tego co wiem, to może mogą być problemy. Tutaj na gali jest obecny sędzia, który tak ładnie zasędziował Twój pojedynek. Miałeś okazję go zobaczyć, czy omija Cię szerokim łukiem? Nawet nie wziął uwagi. No, co, ja już nie mam do niego pretensji, już było, minęło. Nie płaczę nad rozlanym mlekiem, tak? Wiadomo, no to stało się jak się stało. No, przecież nie będziemy tutaj płakać, tak? No, już tego się już nie odtworzy. Ale na pewno tamten werdykt i tamta walka długo siedziała Ci w głowie. Długo, tym bardziej no, zaraz po walce to te emocje takie duże były we mnie i wiadomo, że było to dla mnie ciężkie. No, to jest normalne w tym sporcie. Na co dzień siedzisz w Warszawie, tak? I sparingi też będziesz miał tutaj na miejscu, czy gdzieś będziesz jeździł? Znaczy na początku sparowałem już w Gdańsku i teraz pojechałem na sesję sparingową do Warszawy. No i na razie jestem cały czas w Warszawie. Krótki wyjazd na święta, czyli na Wigilię i zaraz powrót dalej do pracy. Ta przerwa świąteczna, nie wiem, nie wpłynie jakoś tam negatywnie, że się trochę, nie wiem, rozluźnisz, przez te święta pojesz, że tak powiem zejdziesz z tego reżimu treningowego, to nie jest dla Ciebie jakieś utrudnienie? Ja nie zejdę żadnego reżimu treningowego, jestem już za starym zawodnikiem, żeby na coś takiego sobie pozwolić. A z jedzeniem będzie trzeba po prostu to uważać, to normalna sprawa, tak? Jeszcze będzie czas, żeby pojeść. Dzięki wielkie za rozmowę. No i ja Ci życzę, żeby ten nowy 2016 rok dla Ciebie rozpoczął się od mistrzowskiego pasa. Również Tobie życzę wszystkiego najlepszego i żeby Ci dobrze pracowało w Boxing.org i wszystkiego najlepszego. Dzięki wielkie. Trzymaj się.